Chyba typy zada kolejnym wypadzie na grzybki, nie inaczej, więc zapraszam wszystkich miłośników swoich wypadów z lasu na najnowszy film, oto w moim udziałem. Przyjechałem do lasu zobaczyć, pochodzić po lesie, zobaczyć, czy jeszcze uda się trafić jakiegoś jadalnego grzybka, co rośnie wśród liści i śniegu, a co będzie, zobaczycie to na moim najnowszym filmie. Na tą chwilę, drodzy Państwo, jest 9.36, sobota, 25 listopada 2023. I tak to, drodzy Państwo, wygląda. Krótki, szybki wypad. Zobaczyć, co się dzieje. Pospacerować po lesie. Więc nie przeciągając dłużej, zapraszam na najnowszy film. A co uda się zaobserwować, zobaczycie to sami. Więc kawka, herbatka, ciasteczko, browiec, ewentualnie szluga, który lubi grać w moich filmach. I jedziemy z tym filmem, bo już późno. Drodzy Państwo, jest tak bialutko, zobaczcie, ale są jeszcze takie pod gęstymi drzewami miejsca, jak to, w którym dzisiaj się skupię i będę chciał zobaczyć, co mniej więcej w takich miejscach rośnie. Tam dalej mniej będzie takich fajnych miejsc jak to, no ale pospacerujemy, pochodzimy i zobaczymy. Więc, drodzy Państwo, zostańcie ze mną, bo jestem sam ciekaw, co i jak, czy trafię jakiegoś jadalnego grzybka i honor zostanie przeze mnie uratowany w ten zimny, śniegiem zasypany dzionek w tym lesie. Co bądź trafić, tak mówię, aby honor uratować, więc pomału muszę chodzić i szukać grzybków, które mogą rosnąć pod śniegiem. Więc zaraz wezmę jakieś patyczka i będę sobie chodził po lesie, szukając grzybków, które nadal rosną pod śniegiem. Jest pięknie, pięknie. Drodzy Państwo, nawet nie brałem koszyka, plecaczek z kawą, rękawiczki ciepłe, koszyka, nic nie brałem z tych rzeczy. To z tego względu, że naprawdę ciężko będzie trafić grzybki spod tego śniegu. Miejsca kilka jest otwartych, ale na pewno nic w nich nie będzie. Dobrze, idziemy, ale jest bajecznie. Przyznać musicie rację. Bajecznie. Okej, okay. Więc tu troszkę, tam troszkę i miejmy nadzieję, że honor uratuje i jakiegoś grzybka trafię. Jest, drodzy Państwo, oczywiście maślaczek, nie inaczej, więc zobaczymy tylko, czy zdrowy. Zdrowy maślaczek. Pięknie jest. Mroźno, ale pięknie w to lesie. Więc, drodzy Państwo, jest już maślaczek, więc nie jestem, jak to się mówi, na zero. Więc spróbujemy trafić teraz jakiegoś mleczaja, rydza. A czy będzie, zobaczcie sami. Więc zostańcie jeszcze ze mną,
a już jestem z grzybkiem. Maślak bo maślak, ale jadalny grzyb i na dodatek zdrowy. Teraz szukamy innego grzybka, czyli rydza, którego bym sobie dzisiaj usmażył i by było pięknie. Pójdziemy tędy. Tędy, drodzy Państwo. Zobaczymy. Ojojojojojojojoj, ajajajajajaj, jest. Jest mleczaj zwany rydzem. O, jak się cieszę. Ajajajaj. 25 listopad 2023. Sobota. Jest. Nadal rosną mleczaje, rydze. Okej. Okay. A tu co mamy? Ach. Jest i drugi. Jest i trzeci. Wykroimy. I prawdopodobnie będzie smażone. Pięknie. Mamy kolejnego, tutaj się, jak to się mówi, skitrał. Zobaczcie, tutaj się skitrał nasz rydz zimową porą. Ach, będzie jednak smażone. Okej, klimat piękny. I grzyby rosną. Tu jest. I tu jest. Okej. I pięknie wyglądają te nasze grzybki. Ajajajaj. Pięknie. I przyjemnie. Jest trochę tego zielonego miejsca tutaj, no ale nie ma, nie widzę. Jak coś, to tylko przemarznięte grzybki, ale szukamy i odpoczywamy, chodząc po lesie. Cisza, spokój, obcowanie z naturą i gęstszy las, jak widzicie sami, jest bardziej zielono. Nie jest tak na początku przysypane śniegiem. Zwróćcie uwagę. Tylko bardziej osłonięte od śniegu. I to mi się podoba. Więc idziemy dalej, szukając naszych grzybków.
tu ile było przemarzniętych na drodze. Zobaczcie, ile rydzy przemarzniętych na drodze. Ale jest pięknie, bajecznie. Zobaczymy, czy tu coś będzie wśród tych choinek. Sam jestem ciekaw, czy jakieś rydze tutaj rosną. Zobaczymy. Więc pomalutku, po cichutku. Ale tutaj robi się za bardzo śnieżnie, ale jest bajecznie. Przyznać musicie rację, że jest bajecznie. Jak na tą porę roku. I jeszcze grzyby, które rosną. Ślicznie jest. Więc idę pomalutku, powolutku, szukając jeszcze rydzy, które dzisiaj będę smażył i jadł. Oj, oj, oj. Coś pięknego. Klimat jak z bajki. Przyznać musicie rację. Więc idziemy dalej. I jest bajecznie. Inaczej, bajecznie. Tam jest maluszek, jak zostanie. I będzie, jak widzicie, smażone. Więc drodzy Państwo, kończę na dzisiaj ten nierówny pojedynek. Udało się trafić całkiem przyzwoitą ilość rydzy, mleczai. I tak to mniej więcej wygląda. Więc drodzy Państwo, leciało tak, pokazane na filmie. Dziękuję wszystkim za subskrypcję kanału, lajki, komentarze, że wciąż jesteście ze mną, a dobre i złe. Jedziemy na Kielce. Cześć. Czekajcie na koniec filmu i zobaczycie, co z tych grzybów będzie. Ale będzie smażone, pychotka, nie inaczej. Jeszcze raz, pa! Do następnego, drodzy widzowie. Do następnego! Thank you.
Więc tak to wygląda pychotka. Nie ma może za wiele, ale świeżo zebrane spod śniegu, jak to się mówi. I na dodatek świeżutkie grzybki. Więc drodzy Państwo, pychotka. Jak to się mówi, na zęba. Pozdrawiam.